Szczególnie łączymy nasze serca z wszystkimi Polakami na całym świecie. Polakami w tym kraju, w Europie, w Ameryce. Polakami w Kanadzie, w Australii. My z wszystkimi modlimy się, do Ciebie uwielbiamy Cię, kochamy Cię. Jesteś naszym Bogiem i Mistrzem i Królem. My konsekrujemy siebie tego poranka. Gromadzimy się, aby rozpocząć rekolekcję. Ześlij nas swojego Ducha Świętego na wszystkich Polaków na całym świecie. Bring conversion, bring new life. Daj nawrócenie, nowe życie. Bring healing, liberation. Daj uzdrowienie, uwolnienie. Much more, give faith in Jesus Christ the Lord. I daj wiarę w Jezusa Chrystusa, o Panie. More love for Jesus. Więcej miłości dla Jezusa. Faith in the church, love for the church. Miłości do Kościoła, wiarę w Kościół. Przyjdź do Boga. Przyjdź z łaską i mocą. Przyjdź do Boga. Przyjdź stąd na każdego tutaj. Na ich rodziny. Na wszystkie rodziny w Polsce. Na wszystkie chrześcijańskie katolickie rodziny. Daj odnowę, Panie. Przyjdź do Boga. Przyjdź z łaską i mocą. Przyjdź do Boga. Łączę moją modlitwę z modlitwami wszystkich księży, którzy tutaj pracują. I z wszystkimi polskimi kapłanami. I z modlitwą kapłanów w Kościele Katolickim. Panie, daj wiele błogosławieństw tym ludziom poprzez modlitwę kapłanów. Uświęć ich poprzez modlitwy i msze święte kapłanów. Lord, sanctify the priest. Panie, uświęć księży. Poprzez ich świętość, niech ta świętość się przelewa na nas. Jesteśmy jedno w Jezusie. Wszyscy jesteśmy w Tobie, Panie. Przyjdź do Ducha Świętego. Sprawdź, abyśmy byli jedno, abyśmy byli święci. Jezu, też pobłogosław wszystkich organizatorów, służby porządkowe. Bless Teresa and the whole team. Pobłogosław Teresę i cały jej zespół. Bless all the priests, sanctify them, God. Wszystkich kapłanów, uświęć ich, Panie. Bless the team that is come with me. Pobłogosław zespół, który przyjechał ze mną. Bless the volunteers and those who are helping us in one way or another. Wszystkich, którzy tutaj pomagają w ten czy inny sposób. Make this retreat a great success for us. Aby te rekolekcje były pomyślne, udane dla nas. Otwieraj niebo, Panie. Bring many, many blessings upon us, Lord. Daj wiele, wiele błogosławieństw. Mary, Mama, good mother, pray for us, be with us. Maryjo, nasza dobra matko, módl się za nami, bądź z nami. Saint Joseph, pray for us. Święty Józefie, módl się za nami. All the saints and martyrs of Poland, pray for us. Wszyscy święci i męczennicy polscy, módlcie się za nami. Our beloved John Paul, pray for us. Ukochany Janie Pawle, módl się za nami. Faustina, pray for us. Święta Faustyno, módl się za nami. Many blessings of mercy, Lord. Potrzebujemy wiele błogosławieństwa, miłosierdzia, Panie. We have sinned and offended you. Bo my grzeszyliśmy i obrażaliśmy Cię, Panie. Bardzo zasmucaliśmy Twoje serce. Szczególnie w tych dniach. Krytykowaliśmy kapłanów i Kościół. I my odsunęliśmy kapłanów i Kościół z naszego serca. Panie, prosimy Cię o przebaczenie. Przebaczenie za grzechy Polaków. Lord, have mercy. Panie, miej miłosierdzie. Save us, Lord. Zbaw nas, Panie. Fill us with your grace. Napełnij nas swoją łaską. We must be a strong Catholic nation.
Chcemy być silnym katolickim narodem. Chcemy walczyć ze zbawieniem tutaj i na całym świecie. I chcemy być przykładem dla wszystkich krajów europejskich. Panie, przyjmuj nam wiarę. Przyjmuj nam miłości. My składamy nasze serce w Twoim sercu. Połóż teraz rękę na sercu. Zamknijmy oczy. Złóż swoje serce w sercu Jezusa. Dzisiaj jest pierwszy piątek. Dzień, w którym Jezus dał przebić sobie serce dla nas. Kiedy żołnierz przebił serce, krew i woda wypłynęły z serca. Krew to życie. Woda to Duch Święty. I tu rozpoczęło się chrześcijaństwo. Kościół rozpoczął się w sercu Jezusa. Kiedy odchodzimy od Kościoła, kiedy krytykujemy Kościół, zasmucamy serce Jezusa. Bo wszystkie sakramenty miały początek w sercu Jezusa. Kiedy krytykujemy sakramenty, Kościół, księży, zasmucamy serce Jezusa. I przed rozpoczęciem tych rekolekcji prośmy Boga o przebaczenie. Przed tą czasem odnowy najpierw prośmy o przebaczenie. Pamiętajcie naszego ukochanego Jana Pawła II. On prosił o przebaczenie za wszystkie grzechy z przeszłości. I on był wielkim przykładem dla nas, abyśmy my sami prosili o przebaczenie. For all the offenses we gave to Jesus, to God, put in the heart of Jesus, say, I'm sorry, Lord. Za wszystkie te obrazy, którymi obraziliśmy serce Jezusa, powiedzmy teraz, przepraszam Cię, Panie. Lord, I offended you much. Panie, bardzo Cię obraziłem. Have mercy on me. Miej miłosierdzie nade mną. I desire for a new life. Pragnę nowego życia. Lord, teach me through your words. Teach me through your words. Panie, nauczaj mnie poprzez Twoje słowa. We have come to listen to you, Lord. Przyszliśmy, aby Cię słuchać, Panie. Open our hearts, open our eyes, open our ears. Otwórz nasze serca, oczy, uszy. We want to listen to your words. Chcemy słuchać Twoich słów. We want to give our heart to you. Chcemy dać Ci nasze serca. We want to see you, Lord. Chcemy Cię widzieć, Panie. We want to follow you. Chcemy iść za Tobą. Mary, Mama, pray for us. Maryjo, Mamo, módl się za nami. Holding hands. Trzymając się za ręce. Pray for your neighbor. Módl się za osobę obok ciebie. Pray for the one on the right and the left. Módl się za osobę po lewej i po prawej stronie. Pray that he and she might make a good retreat. Aby ta osoba odprawiła dobre rekolekcje. Lord, we are one. Panie, jesteśmy jedną. We are Polish. Jesteśmy Polakami. Join our heart with all Polish home. Łączymy nasze serca z wszystkimi Polakami na całym świecie. Szczególnie z Polakami tutaj, w tym kraju. Błogosław nam, uświęcaj nas.
Podczas tych rekolekcji otwieraj nieba, niebo i zsyłaj błogosławieństwo na wszystkich Polaków. Uświęcaj i jednocz wszystkie polskie rodziny. Błogosław nasz Kościół, naszych biskupów, kapłanów, siostry zakonne. Błogosław i uświęć każdą rodzinę. I wspólnie odmówmy Ojcze Nasz, zdrowaśmy Twój chwałę Ojcu. Ojcze Nasz.